Wiśniewski Tomasz, jestem właścicielem firmy The Rock. Spotykamy się kolejny raz przy wieruszowskim samolocie, no oraz w jego wnętrzu. Prace, co zauważyć mogą mieszkańcy już tutaj z zewnątrz, bo pewnie w środku jeszcze no, niewielu ich było, no dobiegają końca, prawda? Tak, wewnątrz praktycznie prace ukończone są w 99%. Zostały dosłownie jakieś drobne kosmetyczne poprawki. Na zewnątrz malujemy już skrzydła, po których przemieszczaliśmy się malując główne poszycie, kadłub samolotu. W dniu dzisiejszym planujemy zakończyć wszelkie prace malarskie, łącznie z odnowieniem cokołów, na których samolot jest posadowiony. Posprzątanie terenu. Znikniemy na kilka dni, aby pojawić się już z nowymi, ładnymi schodami za kilka dni. I ten statek, ta maszyna no, sprawiła Wam również no, sporo problemów, jeśli tak można powiedzieć, w naszych rozmowach. On był dziurawy jak sito praktycznie, prawda? Dokładnie, zgadza się. Statek, samolot, bardziej może jak statek był tak dziurawy, ale samolot od góry miał niezliczone wręcz ilości dziur, które myślałem, że zatkałem za pierwszym razem. Niestety trzeba było tę procedurę powtarzać jeszcze 3 razy. W chwili obecnej myślę, że już wszystkie są dziury załatane.